Dzień dobry moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na taki szybciutki haul z Ziai. Jest drugi filmik z tej serii, jeżeli chodzi o zakupy ze sklepu Ziaja, także jeżeli jeszcze nie widzieliście tego pierwszego haulu, to zapraszam do oglądania. Nie są to wielkie zakupy, ale zrobiłam jeszcze takie małe zakupy, ponieważ już nie chciało mi się chodzić do sklepu, to zamówiłam po prostu sobie kilka produktów z Ziai, co mi się przypomniało i po prostu ostatnio jak kupowałam, to zapomniałam o tych rzeczach. Mój mąż też sobie tutaj domówił parę rzeczy, bo były promocje. Także na początek pokażę Wam taki żel myjący i to jest żel do twarzy normalizujący. To jest program oczyszczający do każdego typu cery i to jest z tej serii Ziaja Pro. Ja też miałam kupon, tam chyba 30% z normalnej ceny, także za 17 zł go kupiłam. To jest bardzo duża objętość, bo to jest 500 ml i ostatnio już Wam mówiłam parokrotnie, że walczę z takimi wypryskami. Moja cera troszeczkę się zbuntowała podczas urlopu i pomyślałam, że to będzie dobre rozwiązanie i również mój syn będzie też mógł myć buzię tym produktem. Także coś takiego, jeżeli macie ochotę, możecie sobie zrobić teraz screena, jeżeli również walczycie z niedoskonałościami. I tutaj, słuchajcie, są ekstrakty z tymianku, lukrecji, białej herbaty oraz prowitamina B5. Wiecie, to nie można też na takie wypryski stosować zbyt takich ostrych, inwazyjnych produktów, także myślę, że to będzie bardzo fajne. I tutaj mamy, słuchajcie, 95% składników pochodzenia naturalnego. Naprawdę Ziaja dobrze się spisuje i ulepsza te składy. Można dostać naprawdę świetne perełki w tych kosmetykach sobie wyszukać, więc myślę, że dobrze mi się sprawdzi ten żel do mycia. I o tym żelu już mówiłam Wam ostatnio, bo kupiłam go zaraz jak tutaj przyjechałam na urlop, bo już wiedziałam, że coś niedobrego dzieje się z moją cerą. I to jest, słuchajcie, też bardzo fajny, taki aktywny żel oczyszczający bez kompozycji zapachowej, kompleks proteinowo-cynkowy. On jest troszeczkę inny, jeżeli chodzi o skład z tym, więc one tak fajnie, wydaje mi się, będą się uzupełniały. I on również łagodzi zmiany trądzikowe i skutecznie wygładza na skórek. 95% składników naturalnych. I to jest ta seria Med, bo tutaj mam z tej Pro, a tutaj jest ta seria Med. One są w pompkach, fajnie się ich używa, dobrze się dozują. Także to. Tutaj mój mąż wziął sobie łagodzący żel do higieny intymnej i to jest z tej serii jego Sensitive. On bardzo lubi te produkty i co widzi Ziaję, to zawsze bierze sobie coś na zapas. Także to też jest, słuchajcie, fajne, bo ma 300 ml objętości i tutaj mamy wzmacniający szampon do włosów dla mężczyzn. Mój mąż lubi testować różne szampony i często właśnie zmienia. Także to też będzie sobie 300 ml. Tutaj mamy chmiel, energetyzujące minerały, cynk, żelazo, krzem, miedź i magnez. I również betaina, która usuwa zanieczyszczenia z włosów i skóry głowy. W promocji były, słuchajcie, również żele pod prysznic. Także mój mąż wybrał jeden żel taki sport, a drugi Active. I tym podzielą się z moim synem. Też lubimy te... Te żele pod prysznic Ziai są bardzo fajne, 300 ml, takie buteleczki. Słuchajcie, dalej wzięłam taką pastę oczyszczającą, bo jedną pastę oczyszczającą mam z liści manuka, a teraz postanowiłam wybrać z tej samej serii, co ten żel do mycia i to jest Ziaja Med, kuracja oczyszczająca, pasta myjąca do twarzy, złuszczająca z zieloną glinką, redukcja sebum i zaskórników. I ja te pasty stosuję w ten sposób, że ja je nakładam na twarz, zostawiam, na przykład myję sobie w międzyczasie zęby i później jak one zaczynają już powoli zasychać, wtedy zaczynam je zmywać, żeby one miały jednak ten czas, żeby mogły sobie na tej twarzy podziałać. I tutaj również mamy salicylany, glinkę, mamy też wyciąg z drożdży z tego co widzę i kompleks nawilżająco łagodzący, także to będę sobie testować, ja lubię bardzo te pasty. I ta z liści manuka fajnie mi się sprawdza. Tutaj dla mojego syna wzięłam taki krem antybakteryjny do twarzy. Tak, to jest cera zanieczyszczona, skłonna do wyprysków. On jeszcze wyprysków nie ma, ale myślę, że taki kremik mu się przyda, żeby właśnie zapobiegać już tym zmianom. Tutaj mamy 90% składników pochodzenia naturalnego i również mamy kwas salicylowy, algi, witamina C, E, D i
inhibitor jakiejś alfa-reduktazy, słuchajcie. Brzmi bardzo poważnie, także zobaczymy. Taki kremik wzięłam też, aha, mój mąż standardowo, on bardzo lubi ten krem do twarzy, krem przeciw zmarszczkom dla mężczyzn, także to też Wam polecam, jeżeli szukacie czegoś dla panów. On przepięknie pachnie, ten kremik, bo mój mąż już go stosuje od jakiegoś czasu i pachnący jest właśnie taki energetyzujący, świeży zapach. I ja wzięłam sobie na koniec już dwie ostatnie rzeczy, to takie sera do twarzy. Jeden z Gdanskin, bardzo lubię tą serię, one, te produkty przepięknie pachną. I to jest serum multinawilżające Booster Anti-Age, wygładza zmarszczki. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. One są takie fajne w pompce. Ja teraz mam to serum z ananasem i uwielbiam, ono przepięknie pachnie i też fajnie tak napina skórę. Także to będę sobie testować. I co ono zawiera? Przywraca, spłyca, wygładza zmarszczki, przywraca jędrność i elastyczność. Także zobaczymy. No też mikroelementy, kocankę nadmorską, szantę zwyczajną, kwas manuronowy i silanol oraz kolagen morski. I serum takie jeszcze sobie wzięłam na koniec. Ziaja Wellness, lekki krem nawilżająco-liftingujący do twarzy, wegański. W ogóle bardzo fajne te opakowania. Muszę powiedzieć, że Ziaja super zrobiła te opakowania, takie kartonowe, takie proste, ale robią wrażenie. I w ten sposób wygląda to serum. Także mam coś oczyszczającego do twarzy, mam coś przeciwdziałającego starzeniu skóry. Myślę, że będę zadowolona. O, i patrzcie, jeszcze na dnie paczki, to nawet nie widziałam. Dwie próbeczki to dali. Odżywczo-nawilżający krem do ciała z tej samej serii, tutaj Ziaja Wellness. I taki. Także za te zakupy zapłaciłam, słuchajcie, 90, po odjęciu wszystkich rabatów, tam chyba wyszło 104, a ja chyba zapłaciłam 90, czy 120, a ja zapłaciłam 90, chyba 8, coś takiego, czy 92 zł, także myślę, że też będę zadowolona, także to, słuchajcie, wszystko ode mnie. Ja widzę się z Wami już niedługo w nowych filmach, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie mi łapkę w górę, a ja żegnam się z Wami i pewnie widzę się już z domu, bo czas wracać z urlopu. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, także buziaczki Wam przysyłam. Trzymajcie się cieplutko do kolejnego filmu. Pa, pa! There's nothing left to see. You left me in the darkness.